Gdy w 2018 roku Nvidia wypuściła swoje karty oznaczone jako RTX, rozpoczęła się w pewien sposób nowa era generowania oprawy w grach. Głównie chodzi mi tutaj o śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, co było w pewien sposób świętym graalem grafiki w grach. Nvidia jednak była świadoma pewnej rzeczy. Potwornie mocożerne obliczanie promieni obciąży kartę, więc aby uzyskać większą ilość klatek na sekundę w grach, opracowano technologię DLSS, co jest skrótem od Deep Learning Super Sampling. Jej celem jest zwiększenie liczby klatek na sekundę, a jednym z elementów dodatkowych jest przy okazji całkiem niezły antialiasing. DLSS w grach zadomowił się na dobre. Najnowsze tytuły chętnie korzystają z rozwiązań Nvidia, bo w zasadzie przynosi ona same profity. Więcej klatek na sekundę w wyższych rozdzielczościach. Lista gier z każdym kolejnym rokiem poważnie się rozszerza i widać, że trend korzystania z sieci neuronowych w grach jest coraz bardziej popularny. DLSS przyniosło nam fajny bonus w postaci najlepszego algorytmu antialiasingu, który przez lata doczekał się wielu różnych wersji. Jednak zanim nadeszła era DLSS, miał on mniejszy lub większy wpływ na obciążenie GPU. Czym jest antialiasing? Najprościej mówiąc, to wygładzanie krawędzi poprzez płynne przejście pomiędzy dwoma sąsiadującymi pikselami. Przejście tonalne zmiękczy krawędź i da o wiele lepszy obraz, mniej ostry, ale przyjemniejszy dla oka. Teraz pomyślcie, jeśli gra działa w 4K w 60 klatkach, mówimy o milionach pikseli na sekundę, które potrzebują tonalnego przejścia. Dla komputera to masa pracy i duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Zanim jednak zajmiemy się DLSS, trochę historii, abyśmy wiedzieli, dlaczego technika się zrodziła i jest w pewien sposób rewolucyjna. Na początku lat 90., gdy na ekranach komputerów lub telewizorów gościły głównie gry dwuwymiarowe, technika antialiasingu nie była potrzebna. Same telewizory kineskopowe dzięki temu, że generowały niedoskonały obraz, trochę nieumyślnie ten antialiasing dodawały. Na komputerach osobistych i monitorach piksele były bardzo wyraźne, choć w moim przypadku powodowało to cień zazdrości wobec kolegów, u których gra na Amidze odpalona na 20-letnim telewizorze wyglądała lepiej niż na moim nowym PC-cie. Dzisiaj dążymy do tego, aby te piksele odzyskać. Przeróżnej maści skalery pozwalające podłączyć retrokonsole dążą do tego, aby uzyskać jak najbardziej wyraźny obraz i zniwelować efekt rozmazanych krawędzi. Choć na przykład na emulatorach, gdzie obraz jest idealny, nadal są dostępne przeróżne filtry wygładzające, to jednak widać trend, że dla retromaniaków wyraźne piksele na obrazie są dużo bardziej istotne niż wygładzony obraz. Inaczej było z grami, które wykorzystywały grafikę 3D. Tutaj problemem były obiekty znajdujące się w dali. Wyraźne piksele powodowały, że wyglądało to niezbyt dobrze i powodowało nieprzyjemny efekt falowanych krawędzi. Cały problem pojawiał się podczas procesu rasteryzacji każdej klatki. Musicie wiedzieć, że grając w grę, to co widzicie, to płaskie obrazy wyświetlane z określoną prędkością, na przykład 60 klatek na sekundę. Najprościej wyobraźcie sobie 60 plików JPEG wyświetlane w ciągu sekundy jeden po drugim. Tak właśnie działa rasteryzacja. Proces początków grafiki 3D po prostu oznaczał piksele w określonym kolorze bez przejść tonalnych. Wbrew pozorom nie było to jeszcze problemem. Gry działały w niewielkiej rozdzielczości, zazwyczaj 320x240, więc antialiasing w zasadzie niewiele by to zmienił. Jednak sytuacja się zmieniła, gdy gry wskakiwały w rozdzielczość 640x480 pikseli, czyli moment, gdy dostały wsparcie akceleratorów 3D, w tym popularnego Voodoo. Był to moment, w którym przejście tonalne pomiędzy pikselami było potrzebne. Na krawędziach ząbki zdawały się pływać, efekt był niezbyt przyjemny dla oka, a przy większej ilości obiektów te stawały się mniej czytelne. SSAA – Super Sampling Antialiasing. Najprostszym sposobem, aby usunąć ząbki, było wyrenderowanie każdej pojedynczej klatki do wyższej rozdzielczości, a następnie zmniejszenie jej do rozdzielczości wynikowej. Można samemu wykonać taki eksperyment w każdym programie graficznym. Ta technika dostała nazwę Super Sampling Antialiasing. Wbrew pozorom, choć dziś archaiczna, dawała całkiem niezłą jakość obrazu. Problemem okazywały się sceny z dużą ilością linii poziomych i pionowych, gdzie te stawały się bardzo nieczytelne. Innym problemem
oczywiście było to, że technika była bardzo mocożerna. Dlatego zaczęto w opcjach gier zamieszczać SSAA z numerem, na przykład razy 2, razy 4 lub razy 8. Odnosiło się to do tego, ile pikseli będzie wyrenderowanych, aby potem zmniejszyć powstałą tak rozdzielczość do rozdzielczości bazowej. Jednakże wiele osób błędnie tą funkcję rozumie. Otóż, jeśli rozdzielczość bazowa wynosiła 640x480, to przy SSAA razy 8 obraz powinien mieć rozdzielczość 5120x3840 pikseli. Ale nie jest to prawda. SSAA podwaja jedynie liczbę pikseli. W przypadku 640x480 ilość pikseli wynosi 307200. Przy SSAA razy 2 będzie ona wynosiła dwukrotność, czyli 614400 pikseli. I nie będzie to równoznaczne z podwojoną rozdzielczością, czyli w tym wypadku 1280x960, a z faktyczną rozdzielczością wynoszącą 905x679 pikseli. Warto o tym pamiętać, bo przy błędnym rozumowaniu rozdzielczość 1920x1080 i SSAA razy 8, ta powinna wynosić 15360x8640 pikseli, co by zabiło każdy komputer. Rzeczywista rozdzielczość przy razy 8 wynosi 5430x3054 piksele. Co ciekawe, ta technika była wykorzystywana w konsolach szóstej generacji, na przykład w PlayStation 2, które nie posiadało sprzętowego antialiasingu. Jedną z niewielu, co prawda, gier, które z tego korzystały, był Baldur's Gate Dark Alliance, gdzie zastosowano SSAA razy 2. Bazowa rozdzielczość gry wynosiła 720x480 pikseli. W momencie użycia SSAA każda klatka miała rozdzielczość 929x743 piksele, co było już dość zadziwiające dla konsoli, której procesor miał prędkość 300 MHz. Oczywiście następnie obraz był skalowany do rozdzielczości wynikowej, czyli 720x480 pikseli, dzięki czemu ząbki znikały i mieliśmy przyjemny dla oka obraz. MSAA, Multisample Antialiasing. Aby zniwelować skutki uboczne SSAA, czyli dużego zapotrzebowania na moc obliczeniową, zaproponowano MSAA, czyli Multiple Sample Antialiasing. Była to bardzo sprytna technika, która jedynie zajmowała się samymi brzegami poligonów, całą resztę pozostawiając bez zmian. MSAA wykrywało, gdzie są krawędzie, które były supersamplowane i wykonywane były na nich obliczenia, a tekstury, które były na obiektach, pozostawały bez zmian. Oznaczało to, że krawędzie owszem, były wygładzone, ale tekstury wciąż mogły posiadać widoczne piksele. Choć ta technika zmniejszyła zużycie mocy obliczeniowej, to wciąż wymagała sporej ilości pamięci RAM na karcie wideo. MLAA, Morphological Anti-Aliasing, i FXAA, Fast Approximate Anti-Aliasing. Wszystkie wcześniejsze sposoby oferowały tworzenie anti-aliasingu podczas rysowania klatki. Nvidia ponownie zaproponowała nową technikę, która była generowana w postprocesie, czyli po wygenerowaniu pełnej klatki. FXAA został stworzony przez Timothy Lotesa, pracującego w Nvidia. Po wygenerowaniu pełnej klatki była dodatkowo wygenerowana identyczna z wysokim kontrastem. Algorytm badał kolory pikseli. Jeśli były tego samego koloru lub były zbliżone kolorami, oznaczało to, że są one w obrębie jednego poligonu i nie trzeba antialiasingu. Jeśli jednak był wykryty pomiędzy sąsiednimi pikselami kontrast, pomiędzy nimi był zastosowany supersampling i wygładzanie krawędzi. Algorytm w przeciągu 1,3 milisekundy sprawdzał całą klatkę i potrafił wykryć miejsca, które potrzebowały antialiasingu. Technika była bardzo szybka i dawała przyrost średnio 13-14% klatek na sekundę w porównaniu do wcześniejszych metod. Z tego powodu jest do dziś bardzo lubiana przez graczy ze słabszymi sprzętami. Metoda była całkiem precyzyjna, ale problemem były sceny z dynamicznym oświetleniem i sytuacje, gdy scena była bogata w tekstury. Dodatkowym atutem był fakt, że FXAA działał tam, gdzie zastosowano mapy przeźroczystości. Wcześniejsze algorytmy kiepsko sobie z tym radziły. SMAA, Enhanced Subpixel Morphological Anti-Aliasing. Niedługo po MLAA pojawił się ulepszony anti-aliasing bazujący na podobnym pomyśle.
SMAA został zaprojektowany przez Jorge Jimeneza. Działał na identycznej zasadzie jak MLAA, choć z lepszą detekcją krawędzi, plus dorzucał stare, dobre SSAA, dzięki czemu zyskiwaliśmy bardzo dobrej jakości obraz ze świetną ostrością. TXAA – Adaptive Temporal Anti-Aliasing. Ponownie Nvidia zaproponowała tym razem TXAA, który jest ulepszoną wersją TAA. Tym razem algorytm nie działał tylko na jednej klatce, ale porównywał aktualną i poprzednią ramkę. Jak podaje Nvidia, jest to antialiasing filmowej jakości CG. Nvidia zaimplementowała w nim też filtr zapobiegający miganiu krawędzi. TXAA jest bardzo szybki i nie powoduje dużego obciążenia procesorów, dlatego jest dość często stosowany w grach do dzisiaj. Wadą jest to, że przy niższych rozdzielczościach za bardzo rozmazuje obraz. Powyższe algorytmy były w porządku, ale któregokolwiek byśmy nie wybrali, powodowały mniejszy lub większy spadek klatek na sekundę. Im wyższa rozdzielczość, tym więcej zasobów szło na antialiasing. A gdyby zamiast zwiększać, zmniejszyć rozdzielczość, a potem dzięki technologii przywrócić rozdzielczość bazową i zarazem niejako przy okazji nałożyć antialiasing. Tak, to było możliwe. DLSS, najprościej mówiąc, ma generować klatkę w niższej rozdzielczości, a następnie podbić ją do rozdzielczości wynikowej. Przy czym podczas powiększania algorytm dodałby brakujące detale, które zostały utracone podczas generowania klatki w niższej rozdzielczości. Sieci neuronowe dla pierwszej wersji DLSS musiały zostać odpowiednio przetrenowane dla każdej rozdzielczości i dla każdej gry. Jeśli weźmiemy jeden tytuł, który działa powiedzmy w trzech podstawowych rozdzielczościach: 1080p, 1440p i 2160p, dla każdej tej rozdzielczości sieć neuronowa musiała zostać wytrenowana, aby móc efektywnie działać. Uczenie się algorytmu polegało na zapuszczeniu gry w jakiejś absurdalnej rozdzielczości rzędu 16000 pikseli w poziomie. Za system rozpoznawania i uczenia się odpowiadały rdzenie Tensor. To właśnie ich celem jest podbijanie rozdzielczości i przywracanie detali do powiększonej klatki. Wraz z wersją DLSS 2.0 zmieniono jej pewne założenia. Sieć nie działa już konkretnie na danej grze, ale globalnie, aby usprawnić działanie wersji 2.0, co widać ogólnie w sporym buście klatek na sekundę. W wersji 2.0 algorytm działa trochę na innej zasadzie. Bierze poprzednią klatkę zrenderowaną już do wysokiej rozdzielczości przez rdzenie Tensor i aktualną klatkę wyrenderowaną w mniejszej rozdzielczości. Na podstawie poprzedniej klatki nałożonej na aktualną i wygenerowaniu wektorów ruchu potrafi odzyskać brakujące dane podczas zwiększenia klatki do rozdzielczości wynikowej. Kolejna klatka, ponownie wyrenderowana w niższej rozdzielczości, bierze znów klatkę poprzednią i tak dalej, i tak dalej. Dzięki usprawnieniu sieci neuronowej gra może być upskalowana z różnych rozdzielczości, np. z 1080p do 4K. DLSS 2.0 dodało też tryby, jednym z nich jest nawet taki przeznaczony do grania w 8K. Jednakże im wyższy tryb, tym gorsza jakość obrazu, choć nawet na Ultra Performance przeznaczonym do grania w 8K, jeśli weźmiemy pod uwagę rozdzielczość, ilość klatek na sekundę, to i tak obraz końcowy jest imponujący. No dobra, ale skąd rdzenie Tensor tą wiedzę biorą? Podczas trenowania algorytmu powstawał plik zawierający dane o obiektach potrzebnych do wygenerowania klatki przez rdzenie Tensor. Te pliki, czy też te dane, mieliśmy zaszyte w sterownikach NVIDII. W połączeniu ze śledzeniem promieni nagle ma to sens, bo oszczędzamy masę zasobów. Klatka ze śledzeniem promieni jest generowana w niższej rozdzielczości, zużywa mniej zasobów, a potem rdzenie Tensor po prostu powiększają wygenerowaną klatkę, dodając brakujące detale. Genialnie. Początkowo boost klatek na sekundę według NVIDII wynosił około 70%. Z czasem, gdy pojawiła się wersja DLSS 2.0, jej boost wyniósł 200-300%, co jest już liczbą niezwykle imponującą. DLSS wciąż jest rozwijany, choć na dzień dzisiejszy w ruchu bardzo ciężko odróżnić klatkę natywnie zrenderowaną do 4K z antialiasingiem od takiej, która była zrenderowana do 1080p i dzięki DLSS powiększona do 4K. Podejrzewam, że wraz z kolejną wersją
wersją DLSS udoskonali działanie jeszcze bardziej. I tutaj pojawia się ciekawa sprawa. Algorytm nadal jest trenowany. Oznacza to, że w każdej grze, która używa DLSS, w miarę upływu czasu można ulepszyć oprawę poprzez podmianę zaszytych plików w grze. Najprościej mówiąc, uruchamiając grę, w którą grałeś rok temu na tych samych ustawieniach, jeśli deweloperzy zdecydują się na wymianę plików, będzie ona wyglądała ładniej niż rok temu. Oczywiście sami deweloperzy również przechodzili na nowe wersje DLSS. Doskonałym przykładem jest tutaj Control. Dziś już nie mamy możliwości zobaczenia, jak gra wyglądała na wersji 1.0, ale posiłkując się danymi z sieci, widać, jak dużą zmianą była druga generacja DLSS. Oczywiście za jakością szedł spory przyrost klatek na sekundę, co pewnie wszyscy, którzy posiadają w swoich maszynach RTX-y, zdecydowanie odczuli. Technologia DLSS jest absolutnie niesamowita. Jeszcze kilka lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że można zachować jakość natywnego obrazu i zwiększyć prędkość działania poprzez renderowanie klatek w niższej rozdzielczości. Sieci neuronowe dają gigantyczne możliwości, nie tylko w grach, ale i w filmach. Na moim kanale możecie znaleźć na przykład intra z gier retro, przeskalowane do 4K i przeliczone do 60 klatek na sekundę właśnie dzięki sieciom neuronowym i kartom NVIDIA. DLSS to technologia, która przyniosła nam wiele dobrego. Więcej klatek, doskonałej jakości obraz, a efektem, nazwijmy to ubocznym, był jeden z najlepszych algorytmów antyaliasingu. Plotki głoszą, że przy wypuszczeniu kart serii 4000 DLSS doczeka się zapewne kolejnych usprawnień. I patrząc na to, co NVIDIA opracowała do tej pory, powiem wam, że jest na co czekać.